Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jazdę na jedną rękę, a właściwie naukę jazdy na jedną rękę na koniu, który jeszcze tego nie potrafi. To jest wyzwanie, nawet wyzwanie dzisiaj dla mnie, ponieważ bardzo rzadko jeżdżę na tym koniu i tak naprawdę nie wiem, co się stanie. Zrobiłam już kilka kółek, wstępie i w kusie na dwie ręce i mogę powiedzieć, że koń jest bardzo sztywny, i właściwie gdyby był u mnie w treningu, to byłaby jeszcze długa droga do tego, żeby chodził na jedną rękę. Ale to nic nie szkodzi, to jest idealny przykład, żebyście zobaczyli, jakie błędy taki koń robi, trzymając wodze w jednej ręce. Koń jest bardzo sztywny i jest bardzo długi. Siedzi się trochę na nim jak na tramwaju. Teraz będę jechała kółko bez łydek. Więc zobaczcie, że ten koń, owszem, skręca, ale podnosi głowę, w ogóle się nie wygina, bardzo mocno muszę przekładać rękę, czyli to jest dokładnie to, co Wam mówiłam, żeby nie robić. Super, że skręca, ale z dobrym jeździectwem ma to niewiele wspólnego, ponieważ gdy przekładam rękę w prawo, to widzę prawie lewe oko konia, pomimo tego, że jadę w prawym zakręcie. Prawidłowo jest, gdy jadąc w prawym zakręcie, widzę lekko prawe oko konia. Jeszcze raz, popatrzcie, o, idealnie, źle. Czyli ciągnę wodze w prawą rękę, koń się wygina w lewą stronę. Dlaczego? Ponieważ nie używam w ogóle łydek, nie używam dosiadu, tylko skupiam się na ręce. Niestety jest to błąd, który bardzo często widzę również na zawodach. Teraz spróbujemy zacząć nad tym pracować i to korygować. Czyli mogę sobie dołożyć drugą rękę. O, popatrzcie, koń już się zaczął wyginać. Co prawda nie jest jeszcze przepuszczalny, nie jest rozluźniony, ale przynajmniej w zakręcie pomału widzę jego wewnętrzne oko. Dlaczego? Ponieważ bardzo mocno działam wewnętrzną łydką, pcham konia, a teraz się bardzo spina, więc muszę go pojechać trochę bardziej dosiadem, dopchnąć do, bym powiedziała, wędzidła, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jadę na side pullu. I oczywiście, jak odpuszczam tą rękę, to ten koń idzie z głową w dole, ale to nie jest to, czego ja chcę uzyskać, ponieważ w tym momencie chcę pracować nad zgięciem konia. Czyli konsekwentnie ręka w prawo, wewnętrzna łydka dokłada, zewnętrzna łydka, trzymam konia na zewnątrz. O, pomału. No, dawaj cymek. O, teraz było całkiem dobrze. Ale to był tylko tak naprawdę jeden krok. Zmienimy kierunek, zobaczymy, jak jest w drugą stronę. Czyli wyjeżdżam na prostą, siadam na lewą stronę, zewnętrzna łydka idzie do tyłu i już wyjeżdżam zakręt. Podnosi głowę, nie reaguje, nie jest przepuszczalny. Lewa łydka, zewnętrzna trzyma, czyli zamyka konia w tamtą stronę. O, trzeba się trochę tutaj napracować. O, trochę to zaczyna wychodzić. Do ideału jeszcze bardzo daleko. Ale mam nadzieję, że zaczynacie widzieć, o co w tych zakrętach chodzi. Czyli jeszcze raz, mogę zakręcać, jechać na wolcie bez łydek i jechać w taki sposób, czyli tylko neck rein, zewnętrzna wodza, czyli koniec cały prosty, nic się nie dzieje, czuję się trochę jak właśnie w takim tramwaju, nawet nie autobusie przegubowym, bo wszystko jest proste. Lub zaczynam działać łydkami, czyli siadam na wewnętrzną stronę, mocno wyginam konia wewnętrzną łydką, dalej. Konsekwencja w tym momencie jest najważniejsza. Timing, żeby odpuścić w odpowiednim momencie. Dobrze. Znaczy może jeszcze nie dobrze, ale na pewno trochę lepiej. Czyli jeszcze raz, wchodzi do środka, teraz patrzę się, bo konie biegają na pastwisku. Zaczynam bardziej go jechać wewnętrzną łydką, ucieka na zewnątrz,
dokładam zewnętrzną łydkę. Zaczyna nam się tutaj mały konflikt racji. Tak, teraz jest dobry zakręt. Oczywiście zanim przejdę do kusa, te zakręty wstępie muszą działać zarówno w lewą, jak i w prawą stronę. Jeśli teraz ten koń nie chodzi jeszcze na jedną rękę wstępie, tak jak to być powinno i pewnie za miesiąc, dwa i trzy nadal nie będzie odpowiednio się wyginał, to dalej jeżdżę sobie na dwie ręce i dobrze pracuję, żeby ten koń na dwie ręce wyginał mi się odpowiednio w kusie, a potem w galopie. Pracuję dalej nad równowagą, nad przepuszczalnością, nad rozluźnieniem, nad rytmem, taktem. I wtedy dochodzą do tego też odpowiednie zakręty i skręty. Wiadomo, to nie zależy tylko od konia, ale również od mojego dosiadu. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie je zadać w komentarzach lub przyjechać do nas osobiście na Wild Hill Ranch w Kościelniku koło Lubania w województwie dolnośląskim.